Witam Was kochani w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj, właśnie teraz rozpoczynamy nową serię na moim kanale, gdzie będę zapraszała członków Teamu X2 i będę robiła z nimi mukbanga w ich kolorze. Dzień dobry, tak? To ja, ta pomarańczowa. Tak, jestem właśnie z Julką Żugaj. Pytałam się też Was, z kim chcecie jako pierwszym i pisaliście najczęściej właśnie albo Julkę, albo Karola, więc... Zadawaliście nam pytania, bardziej podrzucaliście nam tematy, o których możemy tutaj dzisiaj porozmawiać, bo tak jak już mówiłam na Insta Stories, właśnie zapraszam na nasze Instagramy tutaj, bo tam się najwięcej dzieje. Chcemy się dzisiaj pobawić trochę w kanały komentery, też się poczuć jak oni, komentować, bo zawsze komentowali nas, więc teraz my pokomentujemy. Czy się dalej przyjaźnimy i... Było tak podzielone, czy dalej się przyjaźnicie i czemu się już nie przyjaźnicie? Mhm. My miałyśmy po prostu taki okres w teamie, przez który przestałyśmy się dogadywać ze sobą. I mam wrażenie, że ten okres jakoś tak nas poróżnił wtedy. Była już ta duża popularność i jakby i tobie się poodklejało trochę, i mi się trochę poodklejało, ale mam wrażenie, że i ty, i ja wróciłyśmy jakby do siebie i zostałyśmy sprowadzone na ziemię. Mhm. I po prostu w tamtym momencie te nasze charaktery zaczęły zupełnie odstawać od siebie, a teraz jak już jakby zeszłyśmy na ziemię, to znowu się lepiej dogadujemy niż wcześniej. Tak, no, dużo więcej rozmawiamy. Ja jestem osobą, która nie potrafi panować nad swoimi emocjami i była jedna pewna sytuacja, o której my wiemy, gdzie mi się wydaje, że od tego to się tak zaczęło. No ogólnie obie jesteśmy też takie, że jesteśmy bardzo emocjonalne i bardzo emocjonalnie podchodzimy do wszystkich tematów, więc jak wydarzyła się ta sytuacja, o której mówisz, obie trzymałyśmy tą urazę do siebie, a potem była druga sytuacja, w której ja znowu zawaliłam i potem właśnie po tej sytuacji my się przeprosiłyśmy i od tamtej pory jest lepiej. No, to już trochę mocniejsza sprawa. O kurde. Się mocniejsza, bardziej kontrowersyjna, że tak powiem. Co myślimy o tym, bo było trochę takich pytań, że my zrobiliśmy płatki jako pierwsi, a teraz robią inni influencerzy. I to jest już taki trochę odgrzewany kotlet, nie? Trochę mam wrażenie, że płatki to już jest odgrzewany kotlet, że to jest bardzo w ogóle łatwy produkt do zrobienia, bo tak naprawdę jak my robiliśmy płatki, to nie wiem, może teraz jest inaczej, ale my nie mieliśmy jakiejś wielkiej możliwości wybrania smaku albo czegoś, nie? Jakby... Czy kształtu, nie? Tak, spróbowaliśmy, spakowało nam, stwierdziliśmy, dobra, okej. Okay. Nie ma czegoś dodawanego, jakby... Wiesz, u nas były polaroidy, u nas były kolorowe kuleczki, u nas były... I jest to samo cały czas. Tak, i jakby nic się nie zmienia totalnie. I co mnie wkurza z tej sytuacji, że są ludzie, którzy teraz robią płatki, którzy jechali po nas, że robiliśmy płatki. Mhm. To jest dla mnie w ogóle, to już jest dla mnie słabe akurat. No. Też dużo było pytań o tym X2. Mhm. Z kim utrzymujemy dalej kontakt? No to jest tak, że dużo osób się wyprowadziło. Lepszy się wyprowadził, Paty się wyprowadziła, Naty się wyprowadziła, czyli Naty, Paty, Leksiu. No, zostaliśmy my, no, powiem tak, z Czarem mam najlepszy kontakt, bo wiesz, on jest w związku, jestem z... To jest tak, że Czaro, Zuzia, ja i Pedro możemy sobie parą pojechać do, na jakieś wakacje, nie? Więc jakby z nimi teraz mamy najlepszy kontakt. No z Karolem wiadomo, bo on cały czas, kurde, mieszka obok mnie, wiesz, za ścianą. I wydaje mi się, że teraz coraz bardziej z tobą. Z Maćkiem chyba najmniej rozmawiam, ale to też dlatego, że rzadko się z nim widzę na co dzień. No ja mam jakby ten sam problem, czyli ludzie, którzy się wyprowadzili i nie są dla mnie dostępni tutaj w domu, to mam z nimi dużo mniejszy kontakt. Jedynie co to z Leksiem, od czasu do czasu sobie piszemy, czy tam wysyłamy jakieś śmieszne TikToczki, takie rzeczy. Ale najmniejszy kontakt mam właśnie chyba z Paty i z Nati. No a z ludźmi, którzy są tutaj w domu, to powiedziałabym, że z tobą mam najlepszy, bo sobie rozmawiamy, a z Czarkiem i z Karolem mam taki, że widzimy się, mówimy sobie cześć, chwilę pogadamy, ja lecę na nagrywki, oni sobie gdzieś tam lecą, nie? Najwięcej pytań było o naszą przyjaźń i to, co teraz ci powiem, czyli o tą Tosię, co ostatnio ty się tam wypowiadałaś, była jakaś tam spina. Gadałam z Tosią i ona ten filmik zrobiła sama, po prostu jest inspirowany jakimś innym filmikiem, nie? Wiadomo, jak ogłosiłam, że wygrałam, no to reszcie Żuga jak było przykro i jakby to jest dla mnie totalnie zrozumiałe, natomiast nie jest zrozumiałe dla mnie, dlaczego zaczęli na nią naskakiwać. No. Gdybyś wybrała inną dziewczynkę, ta, która na przykład teraz pisze takie komentarze, to ona by się cieszyła i nie miałaby z tym problemu. I tak. W naszym życiu zawsze było tak,
w przedszkolu, w podstawówce, w gimnazjum, że zawsze ludzie byli wyróżniani. A mi się wydaje, że to było dlatego, że od małego pewnie uczyli w szkole, żeby trzeba umieć przegrywać. Mm-hmm. I wiesz, zawsze były jakieś konkursy, to zawsze było pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienia. I jakby to też inne dzieciaki mogłyby, wiesz, kurde, a czemu ona wygrała, ja też miałam to tak, i to. Tak, miałam z jednej strony tą dziewczynę, a z drugiej strony, wiesz, bardzo dużo jakby zazdrosnych żugajek. I jakby ja też rozumiem emocje zazdrości, ja też bywam zazdrosna. No tak. Tylko, że ja nikomu jakby nic nie zarzucam, nie wymyślam jakichś rzeczy, jakby radzę sobie z tą emocją w środku, a jako, że to jest młodsza widownia, to oni sobie z tymi emocjami nie poradzili, no i na to się wylał się hejt. Widziałam, że Zebo wstawił film Jestem kociołkiem, zostałem kociołkiem i jakiś czas temu wstawił, że zostałem żugajkiem. Mhm. No i ja weszłam sobie w ten film i też tam komentował moją piosenkę, tą Północ, a wiem, że to ostatnio się zadajesz Zebo, tam nagrywacie jakieś filmy. Ja w ogóle uważam, że Zebo coś do mnie ma, w sensie uważam, że nie może mnie nie lubić, bo osoba, która mnie nie zna, dziwne jest to, żeby mnie nie lubiła tak naprawdę, ale uważam, że coś do mnie ma i za każdym razem, on po prostu każdy film, który jego oglądam, musi coś wspomnieć o tym, że ja nie potrafię śpiewać, albo że kolejna influencerka, która chce zostać piosenkarką. Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Z tego, co ja poznałam Zebo, to mam takie, że on ma czasem swoje zdanie, które jest totalnie niepodważalne. Jakkolwiek by się z nim nie dyskutowało, to po prostu jest tak, jak on myśli i koniec. Nie wydaje mi się, że coś do ciebie ma. Wydaje mi się, że nie poznał cię po prostu. Tak. I jakby, wiesz, no jakby... On też mnie śledzi, nie? Tak. Więc on tylko widzi, o, wypuściłam piosenkę i widzi tylko tą piosenkę, czy widzi jakieś takie wiralowe rzeczy typu 2 metry. W sumie większość osób w jakichś komentarzach widzi takie rzeczy. No ale na przykład, patrz, Multi, ja na przykład bardzo lubię Multiego, mimo to, że czasem mnie cisną, bo teraz już nie. Bo on potrafi powiedzieć coś bardzo miłego, a potrafi powiedzieć coś mega słabego, nie? I to jest w nim fajne, że faktycznie ja czuję, że ta opinia jego jest mega obiektywna. A na przykład Zebo niby też czasem powie coś w miarę miłego, że tak powiem, ale ja nie czuję od niego takiego... obiektywizmu. Tak, tak. On nie jest obiektywny. Dobra, lecimy z kolejnym tematem. Jakim jest najnowsza drama, że wyszły wiadomości ze Stewartem, nie wiem, czy to widziałaś. Mm-hmm. Co o tym myślimy? W skrócie, bo też bez sensu się rozwodzić na ten temat. Stewart jest dla mnie najważniejszą osobą, w sensie której opinię biorę w 100%. Po prostu, jeśli Stewart coś powie, to dla mnie tak jest. Bo ja Stewartowi zawdzięczam wszystko, co mam teraz w tym momencie. To Stewart mnie ściągnął tutaj do Teamu X, to jakby nie była to Nati, nie była to agencja, był to Stewart. Bardzo dużo mi na początku pomagał, bardzo byliśmy blisko ze sobą. Mnie po prostu pęka serce, jak widzę, jak ktoś sobie to wykorzystuje. Mhm. Że, bo ja wiem, jaką Stewart jest osobą, jest bardzo dobrą osobą, jest bardzo pobłażliwą, bardzo łatwo wybacza, bardzo łatwo zapomina. I naiwną w tym wszystkim. I jest w tym wszystkim naiwny i jest mi... Po prostu jest mi przykro, po prostu. Po prostu przykro. No, to prawda. Szczerze, w ogóle słabo, że wiadomości wyszły na zewnątrz, jeżeli chodzi o tę sytuację, no bo Stewart zawsze powtarzał, nie, że on nie chce. To taka najnowsza drama, ale w skrócie, żeby tutaj nie rozmawiać o nim, o tym. Dobra, temat Team X 3. Jeśli chodzi o wspólne mieszkanie, to jest mega ciężkie. Mimo, że ja mieszkam w drugim domku i tutaj tak naprawdę mieszka tylko Kuba, to jest ciężko, bo oni mają ten, wiesz, tą nową energię, tą świeżość, oni robią imprezy, a ja chcę spać w nocy. Przeszkadza mi to, nie powiem, że nie, bo tym bardziej, że jeszcze mieszkam u góry, więc ja czasem słyszę tą muzykę głośną albo słyszę krzyki, wiesz, na dworze, więc to mi często przeszkadza. To się nie powtarza na tyle, żebym ja jakoś, kurde, się nie wysypiała czy coś, więc to jest jeszcze do przejścia. No ja powiem tak, no nie wyszedł ten Team X, no powiedzmy sobie szczerze, ten Team X 3 nie wyszedł, ale to nie jest moim zdaniem ani wina tych ludzi, którzy tutaj są, a moim zdaniem główny powód jest taki, że właśnie ja to powtarzam wszędzie po prostu, gdzie się da, że w tym momencie mamy już tak dużo właśnie tych influencerów, każdy chce być oglądany na dużą skalę. I wiesz, wchodzą teraz nowe osoby, które też chcą, też mają ten sam cel, czyli chcą być popularni i chcą nagrywać i być super i rozpoznawalni, ale w tych czasach na ten moment jest bardzo ciężko. Mhm. Jest bardzo ciężko. Ja uważam, że my jako Team X 2 i może jeszcze Gen Z, to był taki ostatni dzwonek, żeby zrobić jakiekolwiek teamy. Teraz też jest bardzo, bardzo głośno o tym, że ekipa się rozpada, co jest na przykład dla mnie, jest to szok, ze względu na to, że oni zawsze wszystko trzymali w środku, że oni nigdy taki, bo teraz widziałam na przykład na Twitterze takie uszczypliwe komentarze, a oni nigdy tak nie robili, nie? Więc dla mnie to jest dziwne i dlatego, że tak jest, ja na przykład mam z tyłu głowy taki 1%, że to może być prank,
Ale wiem, że raczej to nie jest prank, ale po prostu przez te komentarze tak mam, bo wiem, że oni nigdy tak nie pisali. Ja właśnie sobie prywatnie z Zebą o tym rozmawiałam i on właśnie mi powiedział, że może to jest specjalnie, że jakby, że coś nagrywają i ja mówię tak, że myślisz, że to byłoby na ich poziomie, że oni by zrobili taki prank, bo w ogóle mi to do nich nie pasuje, jakby mieli zrobić prank, że się ekipa rozpada, no. Takie totalnie nie na poziomie ekipy, mam wrażenie. I wiesz, a ich jest chyba z dziesiątka, bo nam było ciężko w ósemkę i to przez rok, a oni byli chyba 4 lata. No, mocne to jest. I wiesz, i w dziesiątkę, no to jest bardzo, jakby to jest... No, największy sukces chyba na polskim YouTubie, co nie? Ale no mimo wszystko teraz się to rozpada, co jest dla wszystkich dziwne, dla wszystkich szokujące i dla wszystkich interesujące zarazem. No, ale mocne, no mocne. Jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie. No, ale w ogóle ciekawe, co z tym, co Wardynga mówił, ale to był żart, ale na przykład Czaro z Zuzią by myśleli, że to nie jest żart. I oni z nas, a czujcie, że serio Wardynga spiskował z Marcysią? Ej, ale ja też tak na początku myślałam, tylko mi to nie pasowało, bo ja się... A dobra, nie powiem tego. Być może jakby wszyscy tak przeżywają, że coś na pewno się stało wielkiego, a mogło się stać tak jak u nas po prostu, w pewnym momencie drogi się po prostu rozchodzą i to jest tyle. Dobra, słuchajcie, kochani, to by było na tyle. Dosyć długo rozmawiałyśmy w sumie, tak się nam fajnie, bo wiecie, jak to jest przy jedzeniu. Lubisz sobie czasem tak porozmawiać i wtedy szybko płynie czas. Więc mam nadzieję, że taki film wam się podoba i piszcie mi koniecznie w komentarzu, kogo chcecie jako następnego tutaj ze mną na tym siedzeniu, żeby zjeść sobie i pogadać. I oczywiście możecie zadawać wtedy pytania do tej osoby. Ja dziękuję ci, Julka, że wzięłaś udział. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło. I tak, bardzo też tak myślę. Tak, też tak myślę. Oczywiście resztę jedzenia się nie zmarnuje, tylko Pedro tutaj już głodny patrzy na to jedzenie, więc zaraz je pewnie zje. Dziękujemy wam i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i pamiętajcie, że jesteście super. Że TVX to rodzina. TVX to rodzina. Pa, pa. Boże, no w końcu. Mam się wypowiedzieć na jakiś temat, co myślę o TeamX? Myślę, że inaczej by im to wyszło wszystko, jakby mnie wzięli do teamu. No ale no co?